Idziemy z centrum Warszawy na Mordo. Pewnie sobie pomyślicie, haha, cwaniaczek sobie wybrał taką trasę, żeby było zielono. Pewnie i tak się zaraz skończy i zaraz sobie utnie ten film. A nie, 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 to jest dłuższa trasa. Zostańcie ze mną. Warszawa to stolica betonu. Po co jechać do pracy na rowerze? Ostatnio byłem na imprezie rodzinnej i ciocia mnie zapytała, jak ty to robisz, że ty nie masz dużego brzucha? No jednym z moich sposobów są właśnie te regularne dojazdy do pracy na rowerze. Proszę, liczcie, ile ja mijam tu skrzyżowań, świateł, ile razy się gdzieś zatrzymuję, żeby przepuszczać jakieś auto. Lubię czasami rozmawiać z ludźmi o ich dojazdach do pracy. Czasami tak nieśmiało sugeruję ten rower, ale często wtedy słyszę, nie, ja nie będę dojeżdżał do pracy rowerem. No od tego są tramwaje, metro, auta. Ja sobie na rower pojadę na weekend albo po pracy. No to ja się pytam, ile razy jechałeś w ostatnim roku na rowerze w ten sposób? No kilka. Kilka w roku. No właśnie, tak to się kończy moim zdaniem. Po prostu jesteśmy ludźmi zabieganymi, dużo robimy, działamy. Specjalnie iść na sport gdzieś, no mało kto z nas ma czas. No, drogi słuchaczu, przyznaj się, chcecie się chodzić na siłownię? No pewnie nie. Kolejny śliczny most. Żadnych skrzyżowań, żadnych świateł. Jaka duża ulica. Pozdrawiam kierowców i zapraszam na rowery. Moje doświadczenie jest takie, że w wielu miastach, no nie we wszystkich, można popatrzeć sobie na mapy, na Google Maps, na Street View i poszukać dobrych tras dojazdowych. Dla mnie w ogóle te dojazdy rowerowe są niesamowite, to jest coś tak wspaniałego. Ja się dziwię, że jeszcze wszyscy tam się na to nie rzucili. Pierwsze światła. Dobrze, mówiłem, jakie to wspaniałe te dojazdy rowerowe, ale ktoś mi tutaj mówi, że ja nie mam prysznica w pracy i to w ogóle nie dla mnie. Zaraz poszukamy rozwiązań. Na przykład ja teraz jadę na Mordor i koło Galerii Mokotów jest siłownia. Można sobie wykupić karnet. Można tym Veturillo pożyczonym, co teraz jadę, podjechać pod tą Galerię Mokotów. Tam jest stacja. No i pójść szybko na tym siłownię, umyć się, przebrać i można iść do pracy. Inny pomysł. Wracajmy tylko z pracy na rowerze do domu i w domu się umyjmy. Pojedźmy do pracy metrem, autobusem, tramwajem, taksówką, Uberem. Zielone gonie, zielone. W Holandii, ale uwaga Państwo, nie można wbiegać tak szybko na zielone, bo tutaj skręca. Z tego było dużo wypadków. Zatrzymuję się nawet, patrzę czy mnie widzą. Bardzo niebezpieczne miejsce. Kolejny pomysł to poprosić kierownictwo o zainstalowanie prysznicy. Trochę wieje. Jedzie na mnie, jedzie, skręca. No zielono. Słoneczko, powietrze. Państwo mi pewnie nie wierzą, że ja jadę Warszawą, prawda? Wygląda jakbym nabierał was wszystkich. O, park. Mam ochotę przejechać się kolejnym parkiem przed pracą. O, górka. Będę trochę dyszał. Jak pokazywałem pierwsze wersje tego filmu, to mi mówili, nie dysz tyle. O, jeziorko. Jaką miałem ochotę pojechać sobie nad jeziorko przed pracą. Dzień dobry, kaczki. Jadę do Korpo Świata, a to takie sielskie klimaty. Mi się marzy, żeby Polska stała się rowerowym krajem. Tak jak Dania, Holandia. Tam nawet 1/3 ludzi jeździ na rowerach do pracy, do szkoły. O, szczur wyleć. A, szczur! Nie wiem, czy widzieliście. Nie dotyczy rowerów, a normalnie zakaz wjazdu. Jeszcze szybko. My w ogóle jesteśmy jako Polacy szczęściarzami, że my w ogóle mamy taką możliwość, żeby jechać rowerem do pracy. I zaraz skończy mi się ścieżka. Jestem już w Korpo Świecie. Jestem robotem. Zakrzaniam w sobotę. I tu jest ta siłownia. Dziękuję wszystkim.
koniec.